Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Cię do kolejnej analizy smart kontraktu. Tym razem przyjrzyjmy się jednemu z najpopularniejszych stablecoinów, czyli USDT, popularnie zwanego Tetherem. Myślę, że każdy z Was, każdy tutaj z oglądających coś ciekawego z tego materiału się dowie. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Oczywiście na początku przypomnę, że wszystkie moje analizy kontraktów dostępne są na GitHubie w zakładce w repozytorium Contract Safety i możecie sobie tam je później na spokojnie przejrzeć, zweryfikować. Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście zadać pytanie co do konkretnego tutaj przeglądu. Dzisiaj zajmiemy się Tetherem i będziemy sobie go analizować punkt po punkcie zgodnie z wykazem, który już opracowałem jakiś czas temu i na podstawie którego tak naprawdę każdy z Was może sobie taką weryfikację dowolnego smart kontraktu przeprowadzić. Także punkt pierwszy, czy ten adres, czy ten kontrakt jest zweryfikowany na Etherscanie i oczywiście on jest zweryfikowany, oznacza to w dużym skrócie oczywiście tyle, że ten kod źródłowy smart kontraktu możemy sobie na Etherscanie przeglądać, bo jak pewnie wiecie, nie zawsze tak jest. Czy ten kontrakt jest zgodny ze standardem ERC20? No, tak naprawdę każdy token powinien być zgodny z tym standardem ERC20. Jest to taki jakby szablon, który definiuje pewne elementy, które w swoim kodzie źródłowym kontrakt powinien zawierać. Tutaj sytuacja jest o tyle trochę dziwna, że tak naprawdę nie jest on do końca kompatybilny. Nie implementuje w pełni interfejsu ERC20. Natomiast jest to problemowe tylko ze względów takich programistycznych, to znaczy w momencie, kiedy chcemy w jakiś sposób wchodzić w interakcję z tym kontraktem lub też operować samym tokenem USDT. Także dla użytkownika tego tokena tak naprawdę nie robi to większej różnicy. Większą różnicę to powoduje osobom, które właśnie muszą w sposób programowy z tym kontraktem Tethera jakoś się zajmować. Kolejna sprawa, czy jest to kontrakt typu proxy, czyli taki kontrakt, który przy zachowaniu jednego adresu, stałego adresu, pozwala na zmianę swojej funkcjonalności. I nie jest to kontrakt typu proxy de facto, natomiast jest to kontrakt, który pozwala w pewien sposób przenieść część swojej funkcjonalności na inny. I tutaj właściciel tego kontraktu ma do dyspozycji taką funkcję deprecate, w której ma możliwość podania nowego adresu tego kontraktu, dzięki czemu właśnie pewne czynności będą mogły być po prostu jakby przekazywane do nowego adresu kontraktu. Oczywiście jest to tam sprawdzane, czy ten deprecate jest ustawiony. Jeśli nie, to wszystko dzieje się tak jak w tym tutaj kodzie źródłowym. Natomiast jeśli ten adres zostanie zaktualizowany, to wtedy do gry wchodzi ten fragment kodu, tutaj zaczynający się od linii 307, czyli Contract Upgraded Standard Token, który właśnie pozwala na jakby przesyłanie tych funduszy na poprzez nowy adres kontraktu. Jednak na ten moment nie było to używane, natomiast taka możliwość oczywiście tutaj jest. Kolejny punkt, allow for renounce ownership. Tutaj kontrakt, a raczej właściciel tego kontraktu ma oczywiście możliwość przekazania możliwości sterowania, czyli tak naprawdę może on zmienić lub może tak naprawdę wskazać kolejnego ownera tego tokenu. Dzieje się to przy pomocy metody transfer ownership, gdzie tutaj podawany jest nowy adres właśnie ownera i w momencie, kiedy ta funkcja zostanie wywołana, to kontraktem może zarządzać adres wskazany tutaj w tym polu jako new owner.
No, na ten moment zarządza kontraktem Tethera adres, który jest multisigiem, co wydaje się dosyć bezpiecznym rozwiązaniem. Natomiast parę słów więcej o tym w dalszej części tego filmu. Kontrakt ten oczywiście pozwala na minting, mamy tutaj funkcję issue, która pozwala na tak jakby dodrukowanie nowej, dodatkowej liczby tokenów USDC. I podobnie kontrakt ten pozwala na burning, czyli na tak zwane palenie za pomocą funkcji redeem. Dzięki temu może on zredukować aktualnie znajdującą się liczbę tokenów o właśnie wartość podaną tutaj jako argument do tej funkcji. Kontrakt ten jest typu pausable, czyli tak naprawdę widzimy tutaj funkcje pause i unpause. Pozwalają one właścicielowi kontraktu na zablokowanie możliwości transferu tych środków pomiędzy portfelami, czyli pomiędzy adresami. I tak naprawdę należy to rozumieć w ten sposób, że w sytuacji, kiedy coś się wydarzy, jakaś na przykład nie wiem, instytucja wpłynie na firmę Bitfinex, która stoi za kontraktem Tethera i nakaże jej na przykład zatrzymać funkcjonalność całego kontraktu, to tutaj jest taka możliwość i w momencie, kiedy ten multisig stojący za właśnie kontraktem Tethera w ten sposób postąpi, czyli zapauzuje kontrakt, nikt, ani ja, ani żadne z Was nie będzie w stanie przesyłać swoich Tetherów ze swojego adresu na inny adres. Tak naprawdę nie będzie w stanie nic z tymi tokenami zrobić. Nie ma tutaj w adresie, w kodzie tego kontraktu żadnej białej listy, natomiast oczywiście jest blacklista, czyli tak naprawdę tutaj właściciel kontraktu może za pomocą funkcji add blacklist dodać tak zwanego evil usera, czyli złego usera, znakowanego oczywiście adresem Ethereum. I jeśli taki adres, dowolny tak naprawdę adres z blockchaina Ethereum zostanie tutaj dodany i ta funkcja add blacklist zostanie wywołana przez właściciela kontraktu, to ten adres nie będzie mógł już w żaden sposób wymienić, ruszyć, przesłać swoich tokenów USDT i tylko USDT, bo oczywiście to blacklistowanie tyczy się jedynie tokenów USDT. Ten kontrakt nie pochodzi z generatora, także został on napisany od początku. Kontrakt jest oczywiście, właścicielem kontraktu jest osoby stojące za firmą, za giełdą Bitfinex. Jest to owner, czyli właściciel, który jest multisigiem. I tutaj jest dosyć ciekawa informacja. Tutaj oczywiście teraz wyświetliłem ten kontrakt będący właścicielem tego kontraktu Tethera. Tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że ten kontrakt jest multisigiem, a to oznacza, że aby zatwierdzić jakąkolwiek transakcję, czyli żeby na przykład dodać coś do blacklisty, czy żeby spauzować kontrakt, to kilka z adresów zdefiniowanych jako adresy właścicielskie musi wyrazić na to zgodę. I tutaj mamy możliwość oczywiście sprawdzenia, które adresy są aktualnie jakby właścicielami tego kontraktu i mamy tutaj wymienionych 5 adresów, czyli te 5 adresów, a tak naprawdę 3 z tych 5 adresów muszą wyrazić zgodę na dokonanie jakiejkolwiek transakcji na kontrakcie Tethera. Czyli mamy tutaj 5 adresów i w momencie, kiedy ktoś z Bitfinexa będzie chciał na przykład spauzować ten kontrakt lub dodać kogoś do blacklisty lub usunąć środki znajdujące się na blackliście, to wtedy wystarczy, że 3 z tych 5 adresów, że tak powiem, potwierdzą taką transakcję i to już nabierze mocy i będzie zapisane na blockchainie i do tego tutaj właśnie służy ten multisig. I to jest właśnie ten punkt 2.1, który właśnie zdefiniowałem dla Was. Jest to oczywiście tutaj napisane w repozytorium na GitHubie, które przygotowałem. Kontrakt, właściciel jest multisigiem i tak to działa, jak przed chwilą Wam wytłumaczyłem. Właściciel kontraktu nie zdeployował, czyli nie umieścił tego kontraktu na blockchainie. Deployerem jest inny adres. Co ciekawe, jest to adres również związany bezpośrednio z giełdą Bitfinex. Klucze nie zostały spalone, czyli nie było wykonania tej metody transfer ownership. Cały czas
ownerem tego kontraktu jest właśnie ten multisig. Jeśli te klucze zostałyby spalone, czyli nastąpiłoby przekazanie odpowiedzialności, czyli użycie tej metody transfer ownership na adres 0x00 tam na końcu dead, to w takiej sytuacji nikt nie mógłby już ani spauzować tego kontraktu, ani dodać czy usunąć z blacklisty, czy też nikt nie mógłby nawet wymintować, czy też spalić nowych tokenów, i w tej sytuacji Tether byłby takim samo dryfującym okrętem, na który tak naprawdę nikt nie ma większego wpływu, tylko funkcjonowanie samego blockchaina Ethereum. No, natomiast nie miało to miejsca, przynajmniej nic na to nie wskazuje. Jeśli chodzi o płynność i o dostępność tego kontraktu, tego tokena na giełdzie, to oczywiście jest on dostępny chyba na prawie wszystkich giełdach, na wszystkich DEXach. Ta płynność nie jest w żaden sposób zablokowana. Nie ma też sytuacji, w której dany DEX, tudzież Uniswap, jest tak zwanym największym hodlerem. Tutaj takiej sytuacji nie ma, natomiast to jest warte do sprawdzenia w kontekście mniejszych tokenów. Tutaj mamy do czynienia z bardzo popularnym Tetherem, także to tak naprawdę jest, można powiedzieć, pomijalne. Natomiast na sam koniec bardzo ciekawa informacja, tutaj ją ująłem w punkcie 5. Jest to coś, o czym tak naprawdę bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, a mianowicie w kontrakcie właśnie Tethera, w kontrakcie USDT jest możliwość dodawania opłat przez właśnie ownera. I ten owner wykonuje to za pomocą dostępnej tylko dla niego funkcji setParams, która tak naprawdę może nie jest na tyle czytelna, to znaczy jej nazwa nie do końca uświadamia użytkownika, co ona może zrobić, natomiast może ona ustawić tak zwaną prowizję za przesyłanie tokena USDT pomiędzy portfelami. I to jest oczywiście widziane w kodzie, tak jak mówię, bardzo mało osób sobie zdaje z tego sprawę, natomiast ja tutaj w tym raporcie na GitHubie dokładnie pokazałem, w którym momencie jest to wywoływane, jest to korzystane. Na szczęście na ten moment te wartości są ustawione na zero, także nie ma żadnej prowizji w przypadku korzystania z tokena USDT. Oczywiście może to mieć takie konsekwencje, że w momencie, kiedy ta funkcjonalność zostałaby wykorzystana przez właścicieli tego kontraktu, no to większość użytkowników zapewne by się przeniosła do innego stablecoina, natomiast warto mieć to gdzieś tam u siebie z tyłu głowy jako posiadacza USDT, że taka możliwość jest i w każdej chwili może być przez właściciela, czyli przez tego multisiga zaimplementowana. Oczywiście ma ona swoje ograniczenia, to znaczy nie może tam przekroczyć 50%, natomiast fakt jest taki, że owner może w każdej chwili właśnie te dodatkowe opłaty, tą prowizję tutaj sobie zastosować. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o kontrakt stablecoina USDT. W jednym z poprzednich odcinków przeanalizowałem również dla Was kontrakt drugiego najpopularniejszego stablecoina, czyli USDC. Na końcu pewnie również pokuszę się o pewne porównanie, jeśli jeszcze kilka innych stablecoinów przeanalizuję. Dajcie znać, jakie następne byłyby dla Was interesujące. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.